The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Zanim jeszcze przejdziemy tutaj, to chciałbym na szybko przylecieć tutaj do Związku Pracowni, bo jestem ciekaw, czy być może nasz koleżka od zagadek się może odezwie. Bo już trochę w fabule żeśmy przelecieli, więc myślę, że jeśli miałby się odezwać, no to w miarę ten. I patrzcie, dzwoni. Another fine day in the city of Krat, but I wonder, my friend, just where you've been. If your goal is to study the human condition, there's no better way than my riddle position. You know how it is. It's time for a quiz. Today's riddle might have you over the barrel. But get this one wrong and you will be in peril. So, answer correctly or tango with danger. But when you quiz with the king, danger's no stranger. Now, listen closely and heed the king's speech or the answer to this one will stay out of reach. Think about this, whatever it takes. What cannot be used before it breaks? Jajko. Correct! You were once such a fool, yet you've gotten so clever. I'm as happy as a parent. In this city, there are those who wish to crack the shell and be reborn. How about you? Can you awaken and break free of the shell that is your puppet's body? Oh, it's a frightfully difficult question, huh? So, I'll reward you with a hint. At the Grand Exhibition, you now must behold all 10 fingertips of the Woman of Cold. Look close before she escapes your notice. Then I'm done with you. Mostly. Okej, podpowiedź od króla zagadek. Zobacz opuszki oziębłej kobiety na wielkiej wystawie. Okej, czyli tym razem bezpośrednio klucza nie dostaliśmy. Kto wie, może dostaniemy właśnie, jak obczajemy jakiś ten posąg na wystawie. Tylko troszeczkę ciężko stwierdzić mnie, bynajmniej, o który posąg może chodzić konkretniej, ale no... Myślę, że spokojnie jeszcze to obczajmy. Też nie zacznie nic szczególnie trudnego. Dobra. Skoro to mamy obadane, to lećmy z powrotem na wielką wystawę. Okay.
panem się żegnamy. Jak się wbił mi praktycznie na facjatę. Out. Dobra, czy mogę to otworzyć? Nie mogę. Czy chcę zużywać już gniewo albo może kryształ? No to no, kryształ po niego. No chyba nie, jeszcze tu czekam. To jest akurat fajne w tej broni, że w praktyce jak się zasłonię, to no jednym ciosem odzyskuję od razu zdrowie, które pochłania garda. Proszę, nowe ogniwa. Aż taki mój boss. Co jest? No. Okej, jednak nie wiem. Troszeczkę mocniejszy przeciwnik. Ale tego Legionu to zdobywa masakryczne ilości. Jeśli chodzi o odzyskiwanie tego, który wykorzystuję. O, kolejny tylek. Bardzo techniki. Spoko. Też nie jest potrzebna. Jest chyba skrót odblokowany z tego co widzę. Serio jeszcze zdążył? Dobra, Beton, spokojnie. Kurde, mnie to łapa. Zmień. Dobra, dobra, spokojnie. Było. Come on! O, bo garda zbyt, że garda. Kontra. Amulet siły dostałem. Siły. No, motoryka plus 4. To jeszcze potwierdzenie, co motoryka bardziej pasuje. O, jeszcze skrzynki pilnowo. Tego nie zauważyłem, które. A w środku kwarc. Miło. By było, gdyby nie to, że już mam kwarcu. Że gdyby nie to, że za kwarc mam już wszystko, co mogę mieć. Ale to akurat dobrze, bo dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, ile faktycznie mamy tych kwarców dostępnych. Bo kwarc, który ja mam akurat przy sobie, to jest kwarc, który dostałem po resecie tego pierwotnym. Znaczy po resecie tych moich umiejętności. Więc zobaczymy, ile faktycznie kwarców jest w grze. Czy jest ich 16, czy jest ich jednak więcej. Haha, i teraz? Ale gardy się nie spodziewałeś, cwaniaku. To jest? Oczywiście nie. To zniszczyć na szczęście. Dobra, muszę zobaczyć, jak długo mogę teraz ładować. Jezu, jak...
typów na dwa ciosy jeszcze to spieprzyłem. O, jasne. No, 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 tylko nie spadł. Nie, nie! Uff, okej, przeżyłem. Ale było cholernie blisko. Dobra, to jeden niżej klejnot. Jedno ogniwo. Wow. Już myślałem, że zginę, ale na szczęście duża inwestycja w HP przyniosła efekt. Tyle dobrego. Jest tylko szybko tam wrócić i chyba dobić tak naprawdę. Chyba, żebym był w stanie stąd to zrobić, ale z tego co widzę, to nie bardzo. Chociaż może tego byłem w stanie zrobić. No, pięknie. Tu powinien już przejść przecież. Już będzie on skakał w nam. Jak idiota. Są mogą wyjść te. Mogą być głównym wejściem i zrobić na górę. Terminal rzuca. I chyba nie trafiłem. Także XD. Dobra, to weźmy sobie zamiast termita. Może to płyny ustrojowe truchła. O, to walnęło mocno. Super, czyli przeciwnik, który był wcześniej mini-bossem, teraz jest zwykłym typem. Wow. Okej, okay, widzę, że płyn, że kwas i elektryczka to chyba nie dość, że więcej bije, to chyba to ich widzę one-shotuje. Przy moim obecnym poziomie. Nie będę narzekał, bo to mi bardzo pasuje. No i to jeszcze chyba skrót jest do odblokowania tak w ogóle. Chciałem drobinę do aktywacji. Może mieć drabinę, po prostu puszczam sobie most. Ale no, skrót to jakiś chyba jest. Jeszcze tego kwasu, dobra. Jak pójdę tędy, to jestem gdzie? A, to jestem tutaj. No, tak, dobrze, dobrze mówiłem, w skrócie. Tylko nie z drabiną, tylko od razu z takim mostem. Albo mini mostem? Nie. O, o, świetnie, proszę, jest to, jest ten, to gówno, jeszcze to gówno, świetnie. Co, może jeszcze wyskoczyć z tych gablot, co napierdalajcie na mnie. Reklama cyrku, wskrzeszenie, Champion Victor powrócił. Człowiek, który stanął na szczycie wszelkiego stworzenia, Champion Victor powrócił. Pamiętacie wybitnego zapaśnika Wiktora? Herkules Kratu, który nie ugiął się przed niczym, nawet stojąc naprzeciw lwa i niedźwiedzia. Weteran sportu walki, który wypełniał cyrk waszymi wiwatami i aplauzem. Wiktor powraca do nas. Nieuleczalna choroba Wiktora, która pojawiła się niespodziewanie kilka lat temu, zasmuciła zasmuciła mieszkańców Kratu. Przypomniała wszystkim, że był tylko człowiekiem oraz że losu nie można oszukać. Jednakże dzięki pomocy alchemików i nauk medycznych, Champion Victor powraca z martwych. Choroba przestała mu dokuczać. Niezłomna wola i nadludzka moc, które pozwoliły uciec z przeznaczeniu, powraca Champion Victor, największy mocarz świata. Swoją wielką walkę po powrocie stoczy z nikim innym jak z automatyczną marionetką. W najbliższą pełnię zobaczycie wydarzenie, które z pewnością zostanie zapamiętane jako legendarna chwila. Oto człowiek osiągnie szczyt możliwości i pokona nawet maszynę. Zostało już tylko kilka miejsc, kłóci będzie to już teraz. Oho. Czyli co, pewnie to jest kolejny boss, coś mi się wydaje. Nie wstępnie wejdzie. To też nie. No to miło.
Może teraz gramy po prostu robi w konia i jednak zejdą, ale chyba nie. Dobra. Teraz się tu przebije jak nic. No, to było aż zbyt do przewidzenia, żeby skrzynka nie była pilnowana. Ale no, podniosłem gardło, bro. Zbiornik Legionu. Czego ty pilnowałeś? Mechanizm Legionu, spoko. Halo? Biegam. O i termin odzyskany, świetnie. Wiedziałem, że... O! Okej, dobra, wiedziałem, że wstanie, ale nie sądziłem, że wybuchnie. Mi tak na dzień dobry. Dobra, ostatnie użycie sześcianu. Wstaniesz? Nie, oczy mu się nie świecą, więc... Nie. Ten widać, że się rusza tam, więc jakby... Dawanie posągu trochę nie wychodzi. Jeden zdech. I drugi też. Dobra, tutaj postawo. Znaczy to widać, że zajmują się tylko takie posągi. Czy znaczy, może nie posągi, może są tutaj marynetki, tylko te marynetki się nie ruszają. Co to jest? Jednak zbiornik z kwasem. O proszę, marynetka z miotaczem ognia? Gdzie ja to już widziałem? Co z tym zrobić? O! Okej. Okay. Nic mi to nie zrobiło totalnie. No dobra. Można i tak. O, kolejny telefon. Proszę, czyżby tutaj też mógł do mnie zagadać, ten cały król zagadek? Możliwe. Zawsze spróbuję zawiązać te... O, a nie, to tak jak w miotarkach gwoździ mi się wydaje. Boże, miotarka gwoździ. Gwoździarka po prostu. Co takiego w ogóle jest? Pojemnika. Niby to wygląda trochę jak połączenie wody i kwasu. Co notabene nie jest dobrą opcją. Znaczy w sensie, jak wlejcie kwas do wody, to tak. Tak, kwas do wody to tak, ale jak odwrotnie, to już nie. Okej, co? Tutaj coś? O, dłużej. Okej. O! No i co? Klucz trójcy, dobra. Czyli mamy pewnie tę zagadkę. Tylko puszki? Co tu chodziło z puszkami? Bo puszki to jest na palcach, nie? Ta końcówka palca. To, o co tu chodziło? Przecież tutaj cały posąg obracamy. Ej, to puszki jest. Dobra, no, nie wiem. Na wszelki wypadek wolę to zniszczyć, nie? Ale... Wiem, może nie powinienem. Ja się zdążył skubanie! No, bo ci zaraz tę gwoździerkę w dupę wsadzę i pociągnę za spust! Aż się magazynek skończy. I zobaczymy, kto będzie taki cwany wtedy. To jest też, kurde, najprostsza rzecz, jaką mogę robić. Po prostu blokować. Ostra rurka, spoko. No i się nie opłaca zużywać tych przedmiotów rzucanych, bo oni są tak te słabi.
nie było już zużyje, żeby nie zginąć w przypadkiem w jakiś durny sposób. Wielka wystawa. To taki centralny punkt mi się wydaje. Oho! Oho! Trochę to za duże, nie sądzicie? Jak dla mnie to jest za duże, żeby tam nic się nie działo. Iść do galerii, no kurde! Nie powiecie mi chyba, że tu będzie jakaś akcja z bossem. Niech będzie miniboss, proszę. What the fuck? Dobra, miniboss na pewno, ale co to kurwa jest? Wygląda jak człowiek! Którego ktoś próbował przerobić na jakiegoś mocarza. A, idealna garda na chleb. Oj! Okej, okay. Podbił mnie ładnie. Mechanizm legendy za niego dostałem, świetnie. Gdyby nie to, że mam już ich full, to bym się nawet ucieszył. Full w sensie, że jak sobie wytworzę od razu kolejną łapę legendu, to mogę na maksymalny level teraz ulepszyć. Jest taki drobny minus cały. Zobaczymy. Okej, no. Dobra, nie powiem, że nie był trudny, no bo gdybym nie był zbyt czujny, no pewnie bym mnie rozwalił w pół sekundy. Ale ogólnie poszło fajnie. Tu mam skrzyneczkę od razu. Solidna skrzynia zaopatrzeniowa kraty. To jest coś dla Polendiny, z tego co kojarzę. A czy to tam jest ten fragment, którego nie eksplodowałem jeszcze. Front! Kierwa! Katalizator, w ogóle z tych katalizatorów nie korzystam. Tak, to jest tutaj. To jest starszy. Dobra, tak, że tak fajnie przeszedłem i odblokowałem sobie skrót, to aż szkoda tego nie wykorzystać, sobie nie uzupełnić ogniw. Jak tam to drzewko wygląda w sumie? 15 owoców, okej. Okay. Dopiero jak będzie full, to się tam przejdę. Próbuję ich olać, bo oni raczej nie wejdą na górę. O, ty, tu jest przedmiot? Ty, to czekaj. Dostałem teraz po tej skończy. Zaskok, ale... Narzędzie... Koan, serio? Tylko trochę na dłoń. Nie wiem, przełamanie to jeszcze jest, żeby trochę jeszcze nie nabiło mi się przełamanie ani razu w pełni, żeby się dowiedział, co to jest. To jest pizza jedyny efekt, na który nie wiem w ogóle co, jak wpływa na Pinokia. Poniekąd troszkę mnie intryguje. W sensie, bo ja myślałem, że to chodzi o przełamanie bloku na przykład. Ale ewidentnie nie. Pogniciony rysunek chrzciciela. Serca ergo łączą umysły falami. To pełnia transparentności, w której nie ma miejsca na kłamstwo. Czy to nowy, prawdziwy świat, czy też okrutne więzienie? Może nie będę w stanie myśleć swobodnie, śmiać się w duchu, a nie uciekać. Okej. Okay. O, jasny chuj! Proszę, boss! Okej. Okay. YOLO! Zobaczmy, czy uda mi się go pokonać za pierwszym podejściem. Dobra, może nie wykorzystujmy jeszcze tego. Okej.
Ej, to z intra kojarzę taką maszynerię. Welcome to my brain. This is where evolution becomes real. Pyramid. I am victory. The champion! Jak ty się widziałeś w lustrze ostatnio? Bo ty trochę nie przypominasz człowieka. O! Nice! Przypadkowo, ale udało się. Gardek, tam też. Teraz już nie. A odrodzony, ja bym się nie chciał odrodzić w takim stronie. Nie wiem jak ty. Myślę, że mi to chyba pasuje. Jest truchłem, ale ewidentnie wygląda na więc ten ogień trochę się nie było mocno zranić. Yeah, mamy go. Okej, zjawa chyba sobie zbawowała broń z tego sensu. O! Co, jeszcze druga faza pewnie. Są w siebie teraz złoczą. Są substancje tylko podobne. Oj, chyba tak. The new world belongs to us! Ty właśnie, bo przecież to chodzi na broni. Dobra, ej, panie! Daj mi spokój, co? Szalenie broni. Teraz regeneracja broni, pokój. Dobra, nie no, pójdź spoko, dzięki tej zjawy. Bardzo skutecznie zwracają uwagę. Przyjebałem prosto w pysk. I nawet stylowo zakończyłem tę walkę. Why be humble? I am evolved! A better man! Dzięki? Czemu go zabiła? Chyba, przecież nie wiem, to on czy ona, żeby stwierdzić. Przeciwnik. Albo zbroja. Przecież nie, bo widać ręce. Chyba. Dobra, przeciwnik. Ktoś w zbroi zabił tego czempiona, ale czemu? I kim jest ten ziomek? To nie jest ten, co tam zasiadał na tym? Jak pokonaliśmy... I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not?
What do you suppose our cure has created here? Nie wiem. Nadzieję? I have to admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. I'm impressed, even if it's a lie. I'm sorry I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. What? Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the Awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Sainta statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the Alchemists, isn't hospitable. Okej, chyba wybrałem dobrą opcję. Ergo odrodzonego czempiona. W sensie, jeśli chodzi o kłamstwo, no bo właśnie chciałem skłamać, tylko nie widziałem, co było tutaj faktycznym kłamstwem. No bo w sumie z jednej strony potwory byłyby, bynajmniej z perspektywy ludzkiej, tutaj, że krują potwory, to jest to takie troszeczkę bardziej... bardziej logiczne, bo kimkolwiek ci ludzie byli, no już nimi nie są. Są właśnie bardziej potworami. Ale to, że tworzą nadzieję, to jest to, co ludzie wierzą, że jest prawdą. Ale z drugiej strony to, że wierzą, że to jest prawda, nie znaczy, że to prawdą właśnie jest. Więc chyba sam sobie odpowiedziałem w sumie na pytanie. Nie liczę z tego monitu, który właśnie pokazał mi, że faktycznie skłamałem, plus on sam stwierdził, że skłamaliśmy. Okej. Okay. Intrygujące. Jasne, pewne. Więcej trupów. Ale kurde, zaintrygował mnie to, co powiedział. The Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. It's something, I guess. Okej. Okay. Przejdziemy się do tamtej sali za chwilkę, tylko zobaczyć, co tu się dalej kryje. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo on powiedział, że... O! Dzień dobry, co wy tu robicie? Dobra, z nim pogadałem, bo zaraz wątek. Simon powiedział, że ergo, które w nas płynie, było kiedyś człowiekiem. Ale jak to ma działać? W sensie, z tego co się orientuję, to ergo prędzej czy później się kończy. Więc jakim cudem wszystkie te marynetki są w stanie cały czas funkcjonować? Czy jakby one same się jakiś czas ładują tym ergo? Zgarniają coś nowego? Czy znajdują po prostu ciała pod zespoły petryfikacji i wysysają z nich ergo? Bo nie rozumiem właśnie, jak to ma działać. To wiem, może jak trochę bardziej w lore pójdę, to zrozumiem. No, siema. Czego chcecie tym razem? Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Ugh.
Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? A, dobra, jeden mogę mu dać, co mi szkodzi. We knew you were a true friend, and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Błaganie i nowy utwór. Kurde, i za wcześnie. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you, truly. I'm not saying I'm ready to set up housekeeping, or that I even trust you, but given time, I think we could become actual friends. I never forget a friendly face. Now go. Okay. Wiecie więcej, czy... Wow! You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. Okej, okay. I co, ta kolejka nie zrobiła bez erga, czy po prostu musimy zdobyć złote ergo, żeby ogarnąć sobie tego? Żeby ogarnąć sobie jakieś paliwo do jakiejś swego rodzaju łódki na przykład.
Czasami kolejki, bagno bez nadziei, wieczór po deszczu. Okej. Okay. Będzie tutaj jakiś Stargazer do odblokowania? Nie powiem, bardzo bym się z takowego ucieszył. Bo jeszcze bym chciał się wrócić do tej sali całej. Przewodnik po atrakcjach Kratu. Bagno bez nadziei. W bieżącym wydaniu przewodnika Veniniego chcielibyśmy przedstawić wyjątkowe miejsce inne od dotychczas opisanych atrakcji. Nie mamy tu na myśli wyjątkowości w pozytywnym znaczeniu. Może ono, rzecz jasna, przypaść do gustu osobom o specyficznych upodobaniach, zaś poszukiwacze przygód łaknący wszelkiej wiedzy o Kracie powinni uznać także jego poznać także jego cienie. W takim ujęciu bagno bez nadziei może posłużyć za znakomity przykład owych cieni Kratu. Bagno bez nadziei... Oh, przepraszam. To miejsce, gdzie wyrzucane są zużyte marionetki, ponieważ składa się z mokradeł i wąwozów. Nie uwzględniono go w planach rozwoju miasta. Niegdyś funkcjonowała tam przez pewien czas kopalnia węgla, wkrótce jednak popadła w zapomnienie po odkryciu Erga. Później kilka przedsiębiorczych fabryk mających problemy ze zużytymi marionetkami zaczęło wyrzucać je tutaj stopniowo, zmieniając bagno w to, czym jest obecnie. Miejscem pełnym starych kukiełek i odmiennych zwierząt jest niczym innym jak grobowcem dla Kratu. Na szczęście miasto ogłosiło, że przy okazji wystawy zmieni bagno bez nadziei w park, więc rysuje się dla niego jakaś nadzieja. To żywy grobowiec z piekła rodem. Może warto zobaczyć jak takie miejsce, nim cokolwiek zacznie się zmieniać. Dobre czy złe, zawsze to jakieś wrażenia. 2,5/5, a tak sobie też powiem, zobaczyć cienie Kratu, wysokie obuwie to konieczność. Okej. Okay. Dobra, jest Stargazer, to jak chciałem. O, jakaś wieża. To nie jest oczywiście ta wieża, którą widzieliśmy na cutscence. No bo po pierwsze byłaby na tym jakaś wielka maszyneria, która cały czas by się kręciła i stała ergo. No a po drugie zakładam, że to jest właśnie na tej całej wyspie od alchemików. Ale dobra. Wróćmy w takim razie, właśnie, bo musimy się cofnąć jeszcze do hotelu, pogadać z ludźmi, ale wróćmy się jeszcze... Galeria czy sala? Może do sali będzie szybciej. Do sali się cofnijmy i od razu sprawdzimy sobie tą akcję. Znaczy tą akcję. Sprawdzimy bardziej, co się dzieje właśnie. Jezu, dzieje. Co się chowa za tymi drzwiami, do których dostaliśmy klucz. A jego pewnie już to nie będzie, co nie? No nie, zmył się. Zakładam, że gdybym odpoczął przez Stargazerze, to też by już go tu nie było. Więc wychodzi prawie że na jedno. Galery, te drzwi były... Tutaj i w prawo chyba? Tutaj się cofam. O, tutaj były te drzwi? Tu był mini boss. Się nie pojawia, ale patrzcie, mini boss, a pokazano tak naprawdę poniekąd, co będzie, jakie ataki będzie miał sam boss. Choć niedokładnie, bo kilka tylko się zgadzało, między innymi ta szarża i taka... Ta... O nie! O jeny, nie sprawdziłem opisu klucza! O, Sofia tu jest! Ona skąd tu się wzięła? Szacunek odblokowaliśmy. Gest nowy. Jest Stargazer. Spoko. Jest może klucz w ekwipunku jeszcze? Klucz trójcy? Nagrania? Nie, kurde mać. Dobra, zobaczmy czy to nagranie. Jeśli przestaniesz marzyć, umrze twoje serce. Nie pozwolę więc na to. Opowiedź o rycerzu, który desperacko szuka prawdy nawet pośród iluzji stworzonych przez diabła. Okej. Okay. To jest coś, co puszczę sobie poza nagraniem oczywiście, bo pewnie prawa autorskie na to mają, to jest ostatnie, co bym chciał tutaj zobaczyć. Znaczy zobaczyć, co bym chciał dostać na filmie. Klucz trójcy. Muszę zobaczyć w sumie, gdzie ten klucz mogę wykorzystać, bo na bank gdzieś w pobliżu. Zazwyczaj obok bossa była miejscówka, gdzie mogłem ten klucz wykorzystać, więc muszę się rozejrzeć i popatrzeć, gdzie to jest.
Tej szacunek. No to pewnie przed chwilą to przyklęknięcie wykonał, więc nie będę tego sprawdzał. Tutaj kwarc, materiał, ta, plus te rzeczy. Mamy też to. Dla Polendiny. I tutaj. Ergo odrodzonego czempiona. Ergo pozyskane od czempiona Wiktora emanuje olbrzymią mocą. Wiktor był kiedyś wysławiony jako najdoskonalsza ze wszystkich żywych istot. Kiedy odzyskał swoją utraconą siłę, przysiągł alchemikom absolutną wierność. Posąg Świętej Miłosierdzia. Wykorzystując posąg Świętej Miłosierdzia, możesz zresetować postać. W zamian za dukatowe owoce pozwala ona zresetować twój poziom, napęd P lub rękę Legionu. Wraz z każdym resetem będziesz potrzebował coraz większej liczby dukatowych owoców. Okej, czyli to samo co drzewo. Więc żadna jakaś taka wielka nowość, ale być może teraz po prostu będzie to tańsze. Tako rzeczy Pistris. To jest część pierwsza. Ja, Adriana, zarejestrowana dla braci i sióstr, chwała niech będzie Pistrisowi, który pochłoni nawet Boga. Słuchajcie, moi bracia i siostry, ja, Pistris, wyjawię wam sekrety świata. Na początku było życzenie, to musiało być życzenie. W końcu to jedyny raj, jaki zajemnie trwali z natury ludzie. Przez tysiące lat życzenia ludzi przepadły, lecz jedno dosięgło gwiazdy. Zdarzył się cud, tym większy, że była to wspaniała gwiazda. Gwiazda odpowiedziała ludziom i stąpiła na ziemię. I tak wszystko się zaczęło. Trochę to enigmatyczne, ale... będzie. Sorry to startle you. It seems that the power of the listener within me, the power to hear Ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Aha! Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future, even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Aha, dobra, czyli jej tutaj nie ma tak naprawdę, to jest jakby iluzja, ale to jest dziwne, bo niby iluzja, ale przejść przez nią nie mogę. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear a witness. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out. Wanting someone to hear it was once human. Or maybe... it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice. Their grief and tears. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo.
Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krat from this nightmare. Whoa. Król marionetek, czyli Romeo, próbował powstrzymać Simona. Ale my go zabiliśmy. Tylko nie dlatego, że stał nam na drodze, tylko poniekąd na zlecenie Veniniego i Geppetta. Czy oni wiedzieli, że Simon prowadzi tu swoje eksperymenty? I chcieli i przez... Znaczy dobra, Venini może nie wiedział, ale czy Geppetto wiedział? Że cała ta akcja z truchłami i tym wszystkim to jest robota Simona? I czy on wysłał nas, żebyśmy zabili króla marionetek i powstrzymali jego próbę zniszczenia tego? Zniszczenia Simona? Przecież tak to wygląda. To jest dziwne. Marionetko spragniona nowego życia, ofiaruj do gotowego. Oh, this device must be powered by gold coin fruit. A new life for an old puppet. Ja chciał zresetować level. Okej, nie, dobra, to jest to samo co przy tym. To samo co przy drzewie. Z tego na razie nie potrzebuję, ale kurde, szkoda, że tego klucza nie znam, że nie zobaczyłem opisu za nim właśnie. Drzewo 8 mil do owoców. To kolejny powód, aby wrócić do hotelu. Więc jeszcze to zróbmy. I proszę. Okej. Chyba z Gienią możemy też pogadać, więc można przejdźmy się do niej. Siema. Will you do me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. Czteropalczasta rękawiczka. I know my way around a weapon. Dobra, to nic więcej, czyli taki mini quest dostaliśmy. Benini, coś powiesz? I always welcome friend. Nie. At the house of Benini. Też nie. No, nowego nic też nie będzie miał, bo nie zdobyłem żadnej skrzynki zaopatrzeniowej z tego. No, mogę dać Poleninie to zaopatrzenie z kratu. Zobaczmy. A, i faktycznie, Alidoro tutaj nie ma. People have no. Dobra, Antonia nic nowego nie mówi. Ciekawe. Lady Antonia has heard about the grand exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure, but I still believe that gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. No, w
sumie znamy też tego alchemika. Nazywa się Dziandzio i no, jest tam na górze, obok drzewa. This is a supply box. Officially approved. I shall open it. No matter what fate brings, serving welcome to her. To już się też powtarza. I co masz nowego? Okej, więcej narzędzia do awaryjnych napraw. Kwarc. Okej, kupmy. Księżycowy kamień nowy przymierza. To poproszę. Mechanizm legionu kolejny. Księżycowy kamień półksiężyca ma teraz. I to w liczbie nieskończonej. Świetnie. O, i alchemiczny wzmacniacz. Świetnie, to kolejna dobra rzecz. Kupię sobie jeden, potem będę ewentualnie kupował, będę chciał farmić sobie bardziej te owocki. Dobra. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear a witness. Dobra, tutaj już nic nowego nie ma, ale musiałem, wolałem zostawić, żeby powiedziała coś więcej, ale nie powiedziała, więc na razie to będzie na tyle z nią. Poprzejmy tutaj. Proszę się tak, najpierw oczywiście zbierzemy owocki. O, ej, ale to jest fajne, bo kurde, 9 minut zamiast 10, chociaż nie, dobra, bo to może być akurat efekt tego kwarcu, ale dobra, wstrzyknijmy wzmacniacz. Dobra. Na koniec pogadajmy jeszcze z Dziandzio. Po pierwsze zobaczymy, czy ma jakieś nowe kamyki. Po drugie, czy jest w stanie pomóc nam z tym lekiem dla Antoni. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Ale to ale jeśli wystarczająco daleko posunie się choroba, a Antonia jeszcze nie ma jakiegoś mega dalekiego stadium, więc może jej to pomoże na tyle, że nie umrze. Jolo, spróbujmy. Trzymaj. Lek dla Antoni. Stalker, please. Dobra, tu nic więcej nie powie, ale czy masz coś nowego? Nie. To aż szkoda. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Oj, mam taki zamiar, tylko tym razem sprawdzę opis. Żeby nie było. Zobaczmy. Lek dla Antoni. Prototyp leku sporządzonego przez Dziandzia z dukatowych owoców. Powiadają, że można dać go komuś, kto cierpi na zespół petryfikacji, aby go uleczyć. Oprócz zesztywnienia ciała, zespół petryfikacji prowadził do trwałej niewydolności narządów. Nie ma gwarancji, że chorzy, którzy zostali wyleczeni z samej choroby, przeżyją. I rękawiczka. Dar w postaci rękawiczek zrobionych przez Eugene dla Alidoria. Eugenie, przepraszam. Co dziwne, mają one tylko po 4 palce. Eugene dobrze pamięta tropiciela, który wyciągnął ją z wieży pracowni, ratując ją od śmierci głodowej. Przygotował specjalny podarek, aby podziękować mu za poruszającą ofiarę. Okej, okay, tylko... Dlaczego tylko po 4 palce? W sensie... Skończył się materiał? Czy to ma jakiś cel? No idea, zobaczymy. Dobra, mordo, trzymaj. I believed in you. And my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would you choose? Użyj. Nie wiadomo, w jakim jest stadium, więc może użycie leku ją po prostu wyleczy i faktycznie przeżyje.
trochę dłużej, albo bynajmniej zginie w sposób naturalny. YOLO, jedzie! Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Okay, frankfurtistego ergo. Kolejny. No matter what fate, preserving her is my duty. Welcome to... Dobra. No i to nic nowego. Dobra, wiecie co? Dla po prostu świętego spokoju wykupię to narzędzie, żeby mi to nie widniało jako niezużyte. Ale kurde. Kamyki półksiężyca mogę mu teraz wykupywać, żeby sobie ulepszać wiem do plus 6. I ten, dobra, jeszcze jeden wzmacniacz mogę kupić. Czemu nie? I w sumie jak mnie stać, to bym się do... To bym ten jeden punkcik wydał. To już nic nowego. Mamy awans. Może witalność. To będzie dobre, myślę. Dziękować. No i dobra. Ja sobie teraz posłucham tego nowego utworu, a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy eksplorować Bagdo bez nadziei. I być może w którym sprawdzimy sobie też te drzwi trójcy, jeśli oczywiście są gdzieś w pobliżu miejscówki, którą już znalazłem, bo nie mogę zagwarantować, że są gdzieś tam właśnie na tej wystawie, ale zobaczymy. Od mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!